Cześć, witam was, Olek, i chciałem wam pokazać ThinkPada T61. To jest maszynka z 2000 chyba 9 roku czy 8, mniej więcej z tego okresu, czyli ma już prawie 6 lub 7 lat, w zależności od tego, który to jest rocznik, a niestety nie pamiętam. W laptopie wymieniłem ostatnio dysk na SSD i nagle okazało się, że sprzęt jest dalej całkiem sprawny. A próbowałem nagrać ten filmik wcześniej, ale Windows jakieś aktualizacje zaczął robić, więc mam nadzieję, że tym razem pójdzie bezproblemowo. Ta informacja o tym, że nie ma baterii. Baterię zamówiłem ostatnio nową, bo stara już się wysłużyła. Dysk SSD to Samsung Kiwa 850. Ten model ma 4 GB RAM-u, Core 2 Duo, 2,2 GHz. Naprawdę kawał fajnego sprzętu za totalnie marne pieniądze w cenie chińskiego tabletu. Tak naprawdę. W tej chwili, nie wiem, za 300-400 zł można kupić tego laptopa. I zdecydowanie polecam, niż jakieś kurcze gówniane tableciki albo te wydmuszki supermarketowe po 1000 zł z czterordzeniowym procesorem 1 GHz albo innymi gównami. W ogóle nieporozumienie, te laptopy, co teraz są na rynku. A ten sprzęt 6 lat ciągle zasuwa. Tutaj przygotowałem filmik 4K z małpami w śniegu. Taki mój mały benchmark zwykle. O, i to jest też fajny bajer, kurczę, normalnie jest guziczki głośniej, ciszej. Większość laptopów tego nie ma, co jest w ogóle też bez sensu. Ustawmy sobie może małpy. One w 2K to próbują lecieć, a ten laptop sobie nie poradzi z YouTube'em w 2K. Ale z Full HD, bez najmniejszych problemów. Jak tylko przeskoczę tę rozdzielczość, bo YouTube zawsze tam streamuje częściowo, potem wymienia. Gdzie widzicie, mopki sobie w Full HD latają. Filmy oczywiście bez żadnego problemu, bez żadnych przycięć. Spokojnie można sobie oglądać Full HD. Sprzęt jak najbardziej godny polecenia. Oczywiście War Toffee, z tego typu pierdoły. Wszystko śmiga na tym sprzęcie bez zająknięcia. Jakieś tam starsze gry też bez problemu działają, ale ja tego komputera używam wyłącznie do pracy. Więc tutaj nie mam żadnych jakichś pierdół poinstalowanych, typu jakieś Steamy, Counter Strike i tak dalej. Chciałem wam jeszcze pokazać benchmark dysku. To jest SATA 2 bodajże, o ile dobrze pamiętam. Jak spojrzycie, odczyt jest 223 MB, to jest maksymalna saturacja tego łącza. Za to zapis 1200 MB. No i te random of IOPS to w ogóle jest poza skalę niemalże. Udało się osiągnąć takie rezultaty dzięki skeszowaniu. No, części tych operacji w ramie, tego ten laptop ma 4 GB. Także naprawdę fajny sprzęt, bardzo go lubię, szczególnie jak muszę gdzieś pojechać i nie chcę targać ze sobą swojego drugiego laptopa, czyli to 440. Tego jednak trochę mi szkoda, bo jest całkiem ładny, nie chciałbym go za szybko zniszczyć. No, ta maszyna zawsze dzielna, zawsze wierna. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, hej.